Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam przyjemność w imieniu klubu Platforma Obywatelska zabrać głos i przedstawić stanowisko klubu w sprawie sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 roku. Zaproponowany tryb ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym wynika z artykułu 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ten tryb ratyfikacji nie budzi zastrzeżeń. Dla prawidłowego stosowania umowy konieczne było również zawarcie porozumienia administracyjnego przez obie umawiające się strony, co nastąpiło w dniu 18 maja 2012 roku. Przedmiotem umowy jest regulacja podstawowych problemów związanych z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych w relacjach polsko-ukraińskich. Umowa będzie miała zastosowanie do osób, które podlegały lub podlegają ustawodawstwu jednej lub obu umawiających się stron albo do innych osób, które wywodzą swoje prawa od tychże osób. Przepisy umowy oparte zostały o podstawowe zasady wyznaczone standardami międzynarodowymi. To jest zasadę równego traktowania, zasadę zachowania praw nabytych, chodzi tutaj o tak zwany eksport świadczeń oraz zasadę sumowania okresów ubezpieczenia. Umowa zawiera również regulacje merytoryczne dotyczące poszczególnych dziedzin zabezpieczenia społecznego, w tym zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej, czy też zasiłków pogrzebowych. Zawarte w umowie zasady ustalania prawa do świadczeń oraz ich wypłaty będą obowiązywały od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ostatnia notyfikacja o zakończeniu wewnętrznych procedur. Szanowni Państwo, może jeszcze dwa słowa. Związanie Polski umową o zabezpieczeniu społecznym z Ukrainą ma na celu spełnienie społecznych oczekiwań w tym zakresie, rozwiązania istotnych problemów obywateli Polski i Ukrainy wynikających z braku takiej umowy w okresie wcześniejszym, jak też stworzenie lepszych warunków rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Chciałbym zadeklarować, że Klub Platforma Obywatelska popiera ratyfikację umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym. Dziękuję bardzo.